Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Top Model i ja tego odcinka jeszcze nie oglądałam. Dziś będę montować i będę nagrywać odcinek w zupełnie inny sposób, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dość często dostaję pytania od Was takie, czy mogłabym komentować na bieżąco ten odcinek. Wcześniej robiłam tak, że wycinałam scenki. Także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dajcie znać, jak obejrzycie ten odcinek, czy wolicie taką formę, czy wolicie inną formę. Dodatkowo dzisiaj nieprzypadkowo mam ten kwiatek za uchem, dlatego że co prawda jeszcze nie oglądałam tego odcinka, ale dostałam od Was już bardzo dużo komentarzy dotyczących tego, co się działo. No i wydaje mi się, że niestety będę dzisiaj narzekać i nie pomyślcie sobie, że to takie narzekanie to sprawia mi przyjemność i że ja jestem zadowolona, jak dzieje się coś takiego aż bardzo kontrowersyjnego w Top Model, no bo na dłuższą metę to jest po prostu męczące również dla mnie, ale uważam, że mam Wam coś ciekawego do przekazania. Wydaje mi się, że program Top Model w pewnym względzie może być szkodliwy dla niektórych osób, no i właśnie dlatego ja w ogóle nagrywam, żeby Wam uświadomić, co jest prawdą, co jest nieprawdą, więc mam nadzieję, że robię dobrą robotę, no ale niestety właśnie dziś z tego, co słyszałam, to będzie bardzo źle, dlatego włożyłam sobie chociaż tutaj kwiatek, żeby było coś takiego bardziej pozytywnego, bardziej kolorowego. Ja dostałam od Was bardzo dużo komentarzy na mojej grupie na Facebooku, która nazywa się Pandinka. Zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzenia tej grupy. Nawet pojawiła się na tej grupie jedna z osób, która bierze udział w obecnej edycji Top Model. Bardzo serdecznie pozdrawiam Julię i cieszę się, że wyraziłaś swoje zdanie. Julia wypowiedziała się pozytywnie na temat tego programu i ona dobrze go wspomina. I bardzo dobrze, mam nadzieję, że większość uczestników będzie dobrze wspominała ten program. Natomiast ja bardzo często uważam, że dochodzi do nadużyć w tym programie i że modele są zmuszani do czegoś, do czego normalnie modele nie byliby zmuszani. No, ale jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć troszeczkę na ten temat, to właśnie zapraszam na grupę, tam dzielimy się swoimi przemyśleniami, swoimi komentarzami. Wydaje mi się, że zaczyna się robić bardzo ciekawie, jest nas już ponad 7 tysięcy osób, więc rośniemy w siłę. Wybaczcie ten długi wstęp, ale musiałam trochę to wyjaśnić, dlatego że nawet dzisiaj rozmawiałam z Bartkiem. Bartek, w ogóle dziękuję bardzo. Bartek to jest osoba, dzięki której powstaje program Top Model. On mi przesyła odcinki, także wielkie dzięki. No i właśnie powiedziałam Bartkowi, że no dobra, te odcinki są oglądalne, znaczy kontrowersyjne, dobrze się klikają, ale mam takie wrażenie, że to już zaczyna się robić toksyczne, to w jaki sposób jest nagrywany program Top Model, więc nie wiem, po tej edycji już nie spodziewam się niczego pozytywnego. Tylko po modelach spodziewam się czegoś pozytywnego, ale niestety nie po produkcji. Pierwszy tydzień w domu Top Model należał do Weroniki. Zdobywczyni złotego biletu jest jak dotąd jedyną osobą, która mieszkała w pokoju zwycięzców. Wow, ja cię kręcę w obie garści normalnie. Nie jestem pewna, czy kiedyś Wam już o tym wspominałam, ale w mojej agencji w Hongkongu, tuż pod koniec istnienia tej agencji, co w ogóle ciekawe, w Azji często agencje są najlepszymi na rynku, a później po roku albo po dwóch nagle może się okazać, że są najgorsze i że jednak nie przetrwały próby czasu. Moja agencja w Hongkongu na moim drugim kontrakcie robiła coś takiego, co nazwali Model of the Week. I tam między innymi sprawdzali czystość w mieszkaniu modelingowym, jakieś inne rzeczy. W każdym razie ja już wtedy nie mieszkałam w mieszkaniu modelkowym, więc nigdy nie zostałam wybrana Model of the Week, ale pamiętam, że to było mega dziwne i właśnie jak ktoś został tą modelką albo modelem tygodnia, to wieszali zdjęcie w agencji. Takie trochę mi się to wydawało zaskakujące. Jak wiemy, w świecie mody diabeł tkwi w szczególe. W związku z tym musicie bardzo dokładnie zadbać o każdy fragment waszej skóry. No to co? Do dzieła! Uczestnicy przygotowują się do bardzo wymagającej sesji. Cera musi być w doskonałym stanie. Ciekawy produkt placement. Powiem Wam, że nie spodziewałam się czegoś takiego. Do co ja mogę powiedzieć? Rzeczywiście modele muszą być zadbani. Modele zawsze muszą mieć jak najładniejszą skórę, jak się da. Jeżeli pojawią się jakieś drobne wypryski od czasu do czasu, no to to nie przekreśla szansy. Natomiast to, że trzeba jakoś specjalnie zadbać o siebie tylko do konkretnej sesji, no to nie do końca jest prawda. Ja tutaj się aż tak bardzo czepiać nie będę, tylko chciałam Wam powiedzieć, że ogólnie jakakolwiek by to praca nie była, to trzeba o siebie zadbać. Oczywiście panie muszą też mieć gładkie ciało, trzeba poddać się odpowiedniej depilacji, paznokcie powinny być czyste, najlepiej niepomalowane, ewentualnie jeżeli pomalowane, to zwykłym lakierem, który łatwo jest usunąć i kolor jakiś cielisty albo przezroczysty, paznokcie powinny być krótkie.
to jest w dobrym kierunku, ja tu zakładam. Nie, w odwrotnym. Poczekaj, tu jest nos. O, znalazłem chyba. Ej, a... Niesamowite jest to, ile czasu tutaj poświęcili antenowego, żeby zrobić lokowanie produktu. Mam nadzieję, że nie ucierpią na tym sesje, bo czasami jest tak, że poświęcają dużo czasu dramie albo jakimś takim pobocznym sytuacjom, a potem są takie bardzo szybkie przebitki z sesji. Ale oczywiście, no zgadzam się, panowie też powinni dbać o swoją skórę, jeżeli chcą dobrze wyglądać, jeżeli chcą brać udział w sesji. Od czasu do czasu maseczkę nałożyć warto. Zwania, dzisiaj przed wami sesja beauty. Yes! Nie będzie ona najłatwiejsza, dlatego że będzie z partnerami. Ale będziecie mieli wielkie ułatwienie, bo jest z nami supermodelka Medi Kulicka. Uczestnicy mają pomoc, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że zostaną pokazane jakieś takie przebitki, że rzeczywiście gość specjalny pomaga. No i ja już wiem, jaka to będzie sesja, pomimo tego, że jeszcze odcinka nie oglądałam. Jeżeli nie wiecie, no to nie będę wam robić spoilerów, ale oczywiście jak w programie Top Model mówią, że modele będą mieli partnerów, to zazwyczaj okazuje się, że ludźmi ci partnerzy nie są. Dzisiaj po pierwsze walczycie o nagrodę, którą jest sesja wizerunkowa dla tej oto marki. Bardzo fajna nagroda, ale to już pewnie wiecie, że ja lubię te nagrody, które są tak naprawdę powiązane z modelingiem, a nie nagrody jakieś takie, nie wiem, czy biżuteria, czy jakieś ubranie właśnie, sesje zdjęciowe, czy wzięcie udziału w pokazie, no to jest coś, co naprawdę im się przyda. Ale z kim będziecie pozować? O tym zadecyduje osoba, która była najlepsza w zeszłym odcinku, czyli Weronika. Aha, czuję tutaj próbę wygenerowania dramy, mam takie wrażenie, ale często tak się dzieje w tych programach telewizyjnych, że dedykują, że każą jakiejś osobie, która była najlepsza, wybierać, co będą robili uczestnicy. W MasterChefie też to często się dzieje, prawda, że wybierają najlepsi uczestnicy składniki, z których gotują inni. No tutaj to tak wygląda, jakby chcieli troszeczkę podburzyć innych uczestników przeciwko Weronice, ale takie zasady są. Yeah. Oh my god. Weronika musi wybrać sobie i innym uczestnikom partnera do sesji. To od jej... Ja jestem od początku na nie, jeżeli chodzi o takie sesje zdjęciowe. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja jeszcze nie widziałam. Często wam powtarzam, że jeżeli pracuje się razem ze zwierzętami, to powinniśmy otrzymać odpowiednie przeszkolenie, jak się obchodzić z nimi, powinien być opiekun tych zwierząt na sesji. On pewnie jest... gdzieś tam pokazane, ale zaraz zobaczymy, czy było jakieś przeszkolenie. Ja w ogóle też czytałam komentarze od niektórych z was, później wam przytoczę, dotyczące tego, że taka sesja może być niebezpieczna. I sami zobaczycie, bo ja się w tym temacie nie znam, więc zacytuję specjalistów. Co my tutaj mamy? Tarantulkę, drugi pajączek, no to są takie niemiłe. I ten taki ironiczny jeszcze głos, że tutaj mamy tarantulkę, takie heheszki. Po pierwsze, to naprawdę może być niebezpieczne. Po drugie, to jest też męczenie tych zwierzaków. Ja się zastanawiałam, dlaczego opiekunowie, o, tutaj mam telefon, odzwonię za chwilę, dlaczego opiekunowie tych zwierząt zgadzają się na to, żeby robić im zdjęcia. Poza tym, ja wiem, że pewnie w historii zdarzyły się komercyjne sesje zdjęciowe, na których takie żyjątka się pojawiły, ale to jest niesamowita rzadkość. Dlaczego w tym programie do tej pory jeszcze nie było ani jednej normalnej sesji? To mnie bardzo zastanawia. Ani jednej, w sensie takiej bardzo klasycznej. Wszystko lecą na hardkorze. O ja, cię nie widziałam, że on jest taki duży. Ja się tego tak brzydzę, jeszcze jak zobaczyłam tą tarantulę, to mówię, o Boże. Boisz się? Tak. Ja też bym się bała. I to tak naprawdę szczerze, bez bicia, pomimo tego, że ja arachnofobii nie mam. Nawet sobie nie wyobrażam, co musiałyby czuć osoby, które mają realną fobię. Nie wiem, czy Olga ma oczywiście taką fobię, ale wydaje mi się, że jakąś fobię bycia kontrowersyjnym mają producenci tego programu i za wszelką cenę po prostu zrobią wszystko, żeby tylko o programie się gadało. Nawet kosztem uczestników, o, skupiłam kwiatek z tych nerwów, nawet kosztem uczestników i nawet kosztem tych biednych zwierzaczków. Przyniosłam ci coś spokojnego, podkreślające twoją osobowość. Moją osobowość? Aha. Dzięki za taki obrzydliwy gift. Wii. Nawet brzmi nieprzyjemnie.
Ty się skup na tym, co musisz, wiesz, co ty musisz zrobić. Jonas, są takimi sam... Sophie dostała Lia. Nawet wygląda to tak, jakby ona kompletnie nie miała pojęcia, z jakim zwierzakiem ma do czynienia. Pierwszy komentarz, jaki się pojawił od kogokolwiek z produkcji albo spoza uczestników, to jest komentarz modelki. Więc ja się zastanawiam, gdzie jest osoba, która opiekuje się tymi zwierzakami? Gdzie jest ktoś, kto wyjaśni, jak to zwierzę się zachowuje? Co zrobić, żeby mu nie zrobić krzywdy? Przecież ci modele powinni być przeszkoleni, chociaż w jakimś takim podstawowym tego słowa znaczeniu. Ale jest więcej uśmiechu trochę. Ja miałam jednego z najcięższych robaków, bo tam było na tyle dużo nóg, że każdy go ruch ty czujesz. Sophie, nie płacz. Jezu, naprawdę o wiele chyba łatwiej by im się pozowało, gdyby chociaż wiedzieli, z czym mają do czynienia. I no może im to powiedzieli w programie, ale my tego nie widzimy. Nie widzimy, żeby ktokolwiek opowiadał, ten zwierzak jest jadowity, albo ten zwierzak nie jest jadowity, albo on może na przykład w odruchu obronnym zachować tak i tak. Kurde, ja też bym się bała, gdybym miała jakieś zwierzę niewiadomego pochodzenia na swojej twarzy. Ojeju. Nie wchodzi ci do ucha, nigdzie nie wejdzie, przechodzi po uchu. No ale ona miała pełne prawo mieć takie obawy, bo w ogóle nic jej nie powiedzieliście o tym zwierzaku i co jej ewentualnie może grozić. Kurczę, a gdyby ona się tak przestraszyła, ja na przykład mam taki odruch, że jak coś na mnie siedzi, to od razu to strzepuję. To jest tak niebezpieczne dla tych żyjątek też. Tak, trzymaj. Mniej strachu w oczach. Możesz spojrzeć na które, wiesz, spod byka. Mocny wzrok. I otwórz to oko, gdzie nie jest zasunięte. Mega. Nie wiem, mam mieszane uczucia. Według mnie Sophia sobie super poradziła. Jeżeli chodzi o to zdjęcie, to nie jest zdjęcie, które wywołuje we mnie jakieś niesamowite emocje. W sensie, moim zdaniem, to nie jest jakieś zbyt atrakcyjne zdjęcie. Jeżeli oni już męczą te zwierzaki, to dlaczego te zdjęcia jakoś ciekawiej nie wyglądają? Nudne tło, światło... Słuchajcie, ja nie jestem ekspertem, natomiast mogę wam powiedzieć, że według mnie to zdjęcie nie jest powalające, dlatego mogłoby w ogóle nie być na nim tego robaka. Też słusznie jeden z was, nie pamiętam teraz kto to był, ale ktoś na mojej grupie zaznaczył, że w sumie w dobie Photoshopa teraz tak naprawdę można by spokojnie te robaki nakleić i zrobić to w sposób tak umiejętny, że nie byłoby widać żadnej różnicy. Ja ogólnie jestem za tym, że zdjęcia powinny być prawdziwe w większości przypadków, ale nie uważam, że udane zdjęcie za wszelką cenę. Co to jest? Jak ci się podoba? Marian go nazwijmy? Marian. No. Opa, ale szybko, szybko. Jezu, ja nie podobałabym tej sesji. O kurde, aż mi się teraz słabo zrobiło. A najgorsze jest to, że tę sesję podobno wybrali widzowie Top Model. Nie wiem, jeżeli ktoś, kto głosował z was, mnie ogląda, to błagam, nie głosujcie następnym razem na sesje zdjęciowe, w których mają wystąpić zwierzęta, jakiekolwiek by to zwierzęta nie były. Dlaczego na przykład, jeżeli Joanna i Michał Piruk tak walczą o prawa zwierząt, to nie interesują się tym, że takim zwierzakom może być niekomfortowo, że im może dziać się krzywda? Gdyby to był piesek skamlący, to na pewno by powiedzieli, nie, on się boi, ale tutaj w ogóle nie ma jakiegokolwiek zastanowienia. Głowa w moją stronę. O, poczekaj, się poświęca. Wow. Starałem dać się z siebie wszystko, ale nie jestem do końca zadowolony z efektu. No, było widać spięcie na jego twarzy, chyba że to były po prostu takie niekorzystne przebitki, ale... Ja się nie dziwię, że było widać spięcie. To jest w ogóle jakaś hardkorowa sytuacja. Oczywiście ten montaż jest też tak chaotyczny. Nie wiem, może tam było spokojniej na sesji. Ale to, co ja widzę, to jest po prostu pach, 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 pach. Co to jest, co siedzi na mojej twarzy? Nie wiem, nieważne, nazwijmy go Marian, bo tutaj się taki tekst pojawił. To był tekst innej modelki, no, więc jakby nie mam nic do niej. Natomiast chodzi mi o to, że wygląda... na to, że takim zależało na czasie, że nie dostali odpowiedniego przeszkolenia. W swojej pracy. Jest coś w jego oczach tutaj takiego, że w ogóle mnie mu zależy. No nie wiem, moim zdaniem to zdjęcie jest okropne! To zdjęcie jest okropne! I wcale nie chodzi mi tutaj o Bartka. Kadrowanie jest tragiczne i znowu wchodzi chyba to, że ta produkcja, nie wierzę, że fotograf zrobi takie kadrowanie dziwne.
O wiele lepiej by to wyglądało, gdyby to był naprawdę ciasny kadr, który pokazuje bardziej portret. Nie wiem, po co jest tam tak dużo tego tła na górze. Generalnie to zdjęcie w ogóle nie przykuwa mojej uwagi. Ten robak sam wygląda trochę, jakby był wklejony. Zupełnie oderwany feeling. Ja tego zdjęcia totalnie nie czuję, nie podoba mi się. Pięknie! Jeszcze raz tą ręką. To jest super. Jeszcze więcej. O Jezus! Czekaj, nic się nie stało. Co tutaj się stało w ogóle? Nawet nie wiem, co to były za robaczki, ale... Mam nadzieję, że nic im się nie stało. To nagle sobie odleciały. Gdzie jest osoba? Teraz widzimy taki szerszy plan trochę. Widzę oświetleniowca, widzę modelkę, widzę Michała Piruga, widzę fotografa. A gdzie jest opiekun tych zwierząt? Dlaczego nikt tutaj w tym momencie nie zareagował? I znowu powołam się troszeczkę na moją grupę. Ja tak bardzo pobieżnie przejrzałam tylko niektóre komentarze. Zastanawialiście się nad tym, czy znaleziono te robaczki. No i Julia, dzięki za raport ze środka tego programu, powiedziała, że znalazła jednego, a odfrunęły dwa. Więc mam nadzieję, że je znaleźli. Kurde, jak w ogóle nieodpowiedzialni ludzie, ta produkcja programu. Ale one sobie pofrunęły. Dobrze. Przeraziłaś tak, się? Nie bój, ale pytanie, czy my jeszcze złapiemy? No właśnie, pytanie, czy je jeszcze złapiecie. Fajnie by było zadać sobie takie pytanie może przed programem. Inną sprawą jest jeszcze to, że Nicole nawet nie wiedziała, jak zareagować i ja się jej wcale nie dziwię. Ale muszę przyznać, że zdjęcie mi się bardzo podoba. Czy te robaki są niezbędne? Wyglądają moim zdaniem ciekawie na tych zdjęciach, to muszę wam przyznać. Każde zdjęcie w ogóle ma zupełnie inne kadrowanie, jak możecie zobaczyć. Jedne są pionowe, drugie są poziome. Gdzieś jest więcej tła, gdzie indziej jest bliższe to kadrowanie, nie wiem. Te zdjęcia są tak chaotyczne. Skoro one mają być utrzymane w podobnym klimacie i jakby to ma być taka seria, oni mogliby robić w ogóle takie zdjęcia, które by wyglądały jak edytorial, czyli to taka sesja zdjęciowa, która opowiada historię. Że te zdjęcia są jakoś ze sobą powiązane, a tak to one są wszystkie od czapy, każdy w ogóle w innym stylu. To zdjęcie mi się akurat podoba. Nie podoba mi się podejście produkcji i to, że nie widziałam nigdzie opiekunów, którzy reagują na to, co się dzieje. Świerszcze, szanujmy świerszcze. To nic, że nie mają takich nóg jak pająk. One wcale nie są gorsze, one są piękne. Moja reakcja to nie jest reakcja na to, że... Znaczy, ja bym czegoś takiego nie zrobiła, ja akurat nie jestem wielką fanką robaków, ale... Czy to jest w ogóle dla nich bezpieczne? Ja nie wiem w ogóle, co tutaj powiedzieć, naprawdę nie rozumiem tego. Zastanawiam się, jak Medi, czyli ten gość specjalny, zapatruje się w ogóle na to, że była w Top Model, no bo to jest dziewczyna, która pracowała przy największych pokazach, przy największych sesjach zdjęciowych. Ona wie, że to tak nie wygląda praca. Wygląda źle, bądź sobą. Słuchajcie, pomijając to, że jestem przeciwna właśnie temu, że te robaki biorą udział podczas sesji, to muszę przyznać, że to zdjęcie jest ładne i tutaj podoba mi się światło, bardzo ładnie jest rozświetlona jego twarz. Teraz na tym zdjęciu zobaczyłam, jak piękne rysy ma Łukasz. Postaram się te zdjęcia jakkolwiek ocenić technicznie, powiedzmy. To zdjęcie jest ładne. To zdjęcie i zdjęcie Nicole jest ładne moim zdaniem. Hello! Cześć, kochana. Afrykański ślimak jakiś tam, nie pamiętam do końca. Fajne są ślimaki? Oj, no jak tak w akwarium, to wszystko jest fajne. Pomyśl o czymś. Na tej przybitce możecie zobaczyć, że to fotograf układał te ślimaki na Oldze. Gdzie jest opiekun? Dlaczego opiekun zgadza się na to, żeby w taki sposób wykorzystywano jego podopiecznych? Ale brzydkie światło tutaj było na tym zdjęciu. To wyglądało, jakby te zdjęcia były zrobione telefonem po prostu. Dziwne. Coś ci coś powiedział? Może ja ci coś zrobiłam? No, powiedziałaś coś, co mi... Co powiedziałam? Że oni pasują do mojej osobowości. Że one są takie spokojne, o to mi chodziło. Ja nie słyszałam spokojne. Że mam brzydką personalę i tak to zrozumiałam, no. No jak ja to usłyszałam? Mówię, boy. Serio myślałeś, że ja cię nazywam, że jesteś brzydka, Zofii? Nie. Proszę cię. Ale też się zdziwiłam. Ja się zdziwiłam w ogóle, pomyślałam, kurczę, o co jej chodzi. A ja nie ukrywam emocji, po co? Jeżeli ja kogoś nie lubię, to tutaj jest napisane, że cię nie lubię, tyle. I kropka. Dajcie znać, czy chcecie, żebym wam pokazywała dramki, czy wycinać to. Ja osobiście uważam, że chyba nie ma sensu pokazywać tych dramek, ale jestem ciekawa, co wy na ten temat sądzicie. W końcu nagrywam odcinki dla was i mogę się w głównej mierze skupić tylko na takich kwestiach technicznych, takich bardziej modelingowych, ale jednak taki malutki kawałek tego odcinka poświęcić dramkom. Dajcie znać. Co masz? Skorpiona. O, ja jestem skorpion. O Jezus, to się... Mi skorpion.
Czy ten skorpion jest jadowity? Ja się nie znam, ja się naprawdę nie znam. I dlatego gdybym ja była na jego miejscu, to bym się niesamowicie bała, że to jest jadowity skorpion. Pewnie jest część jadowitych, jest część pewnie też niejadowitych, ale oni kompletnie nie wiedzą o tym. Jezu, jeżeli ktoś z was, kochani, jeżeli ktoś z was, kto brał udział w tej sesji zdjęciowej, mnie ogląda, to dajcie znać w komentarzu albo tutaj pod odcinkiem, albo na mojej grupie, bo nie wiem, może tam was jest więcej, czy tam pojawił się jakiś opiekun, czy ktoś was w ogóle przeszkolił, ktoś wam tłumaczył, czy to było na spokojnie przeprowadzone, tak żebyście mogli się zapoznać z tym zwierzakiem, poświęcić chwilę, bo to też jest tak, że nawet jak dostaniecie przeszkolenie, to moim zdaniem nie powinno się od razu zaczynać zdjęć, tylko powinno być tak, że wy macie chociaż chwilkę, żeby się oswoić, tak samo z tymi alpakami, to powinno być tak, że zaznajomicie się, że te alpaki poznają wasz zapach. Nie wiem, jak się można zaznajomić z tego rodzaju zwierzętami, dlatego, że ja się nie znam, ale to powinno być na pewno przeprowadzone o wiele, wiele spokojniej. I tak jak wam mówiłam, normalnie w pracy my mamy dużo czasu, żeby poćwiczyć sobie coś. Jeżeli mamy jakieś hardkorowe buty, to możemy się przejść na sucho. Jeżeli mamy jakąś rampę, może nie, ale tak jak była ta sesja w kole, to byśmy na pewno mieli wystarczająco dużo czasu, żeby normalnie w naszych butach przećwiczyć sobie pozy, zobaczyć, na ile możemy sobie pozwolić, a nie tak, że pierwszy raz macie styczność z jakąś cięższą sytuacją i nie macie kompletnie czasu na rozgrzewkę, tylko od razu zaczynamy. Wydaje mi się, że tam jest duży potencjał, natomiast jest duży problem z pozowaniem i to jest coś, nad czym on będzie musiał bardzo pracować. Ja oczywiście nie widziałam tutaj całej sesji. Zobaczymy oczywiście, jak poradzą sobie uczestnicy podczas. Mam nadzieję, że będą chociaż jakiekolwiek normalne sesje zdjęciowe. Podczas takiej sesji, gdzie macie jakieś żyjątko, które po was chodzi, nie jest tak łatwo pozować, bo jeżeli wejdzie wam to żyjątko na plecy, to musicie się tak ułożyć, ja bym tak przynajmniej zrobiła, żeby po prostu ten robaczek czy cokolwiek to jest nie spadł. Więc też ciężej by mi się na pewno pozowało. Co to jest? Straszyki diabelskie. Mam nadzieję, że nie gryzą. Ale ogólnie rzecz biorąc, to może być fajnie. Mam nadzieję, że nie gryzą. No w tym momencie powinien być ktoś, kto powie tak, gryzą, albo nie, nie gryzą, albo mogą cię lekko uszczypnąć, więc nie przestrasz się. Postaraj się nie mieć jakichś gwałtownych reakcji. Prosimy na twarz. Jednego tylko chcemy? Nie, więcej proszę. Nie bój się. Chyba cię polubił. Ja go też polubiłam. W ogóle się nie boi. No tutaj przynajmniej większość uczestników ma naprawdę spoko podejście, tak żeby im krzywdy nie zrobić, to naprawdę szanuję. I teraz jakiś uśmiech, zagraj coś też z emocjami. Ekstra! Wydaje mi się, że oprócz tego, że jesteś piękna, musisz mieć coś do zaoferowania więcej, czyli tak naprawdę im więcej próbujesz przed kamerą różnych opcji, różnych emocji, różnej mimiki, tym będziesz lepszą modelką. Muszę tutaj pochwalić, naprawdę cudowna dziewczyna, bardzo szybko się odnalazła podczas tej sesji i ma tak piękny uśmiech. Ja osobiście mam nadzieję, że przetrwa do finału, bo widzę w niej niesamowicie duży potencjał. Co do tego, żeby pokazywać jak najwięcej propozycji, no to też zależy od tego, jaka jest sesja i oczywiście zależy od tego, z jakim pozujecie fotografem. Dlatego, że jeżeli ktoś wam powie podczas, nie wiem, pracy przy katalogu, że masz się cały czas uśmiechać, a będziecie co jakiś czas wrzucać takie pozy bardziej poważne albo jakieś takie bardziej podniosłe albo takie edytorialowe, no to nie będzie dobrze, mile widziane. Jeżeli macie dowolność, to rzeczywiście starajcie się jak największy przekrój pokazać, natomiast jeżeli fotograf czegoś konkretnego od was wymaga, to raczej lepiej jest się słuchać fotografa, ewentualnie spytać się, czy od czasu do czasu możecie jakieś propozycje sami przedstawić. Tym ramieniem, super! No wow, to zbliżenie jest naprawdę ładne. To zbliżenie jest piękne. Zastanawiam się tylko, dlaczego każdy uczestnik ma totalnie inne zdjęcie od czapy. Niektórzy mają tak dużo ciała i nie mają takie duże zbliżenia. Natomiast no to zdjęcie jest zdecydowanie hypnotizing. Jak to Adam się nazywało? Tomasz? Strasznik nowogwinejski. Chciałbym z nimi, że tak powiem, zapozować dość mocno. Mocne spojrzenie. Wow. Przestań napinać. Jezu, jak on pięknie wygląda. Wow. Ma tak niesamowicie ładną twarz, że za każdym razem, jak widzę Adama sobie przypomniałam, to moje oczy tam od razu lecą. Zastanawiam się, wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby on miał złe zdjęcie. Taki barki, wszystko puść, rozluźnij.
No to jest bardzo ładne zdjęcie, też mi się podoba. Też nie chcę być na taką, że wiesz, wezmę sobie jakiegoś ślimaczka albo coś. On się kąpie teraz, żeby być get ready with me. Nie boisz się tego? Boję. Bardzo miła postawa ze strony Weroniki, bo ona musiała dobrać te wszystkie zwierzaczki do każdego uczestnika i powiedziała, że o kurczę, chyba mnie znienawidzą po tym. Ja też bym nie chciała być w takiej sytuacji. No i jestem aż w ciężkim szoku, że wybiera... Może się nie boi pająków, może lubi pająki. Natomiast nie wiem, może to będzie takie egoistyczne, ale jak ja bym była na jej miejscu, to ja bym pewnie wzięła ślimaki dla siebie. Inną sprawą jest też to, że nie chciałabym wziąć udziału w tej sesji. Także w ogóle szanuję, że nie wzięła sobie najłatwiejszego zwierzaczka. Tak syknął na mnie, tak s... Łe. Żebyś sobie zdjęcia nie zepsuła. Czy to cię nie przyrośnie po prostu, jak na ciebie to wejdzie? Dobre pytanie. Im bliżej właśnie była moja kolej, tym mniej byłam do niego zdecydowana. A czemu ty się nie boisz? No bo ja kocham pająki. Ja bym bardzo chciała, bardzo mi na tym zależy. Ciekawa jestem, czy Weronika miała okazję porozmawiać z uczestnikami przed tym, jak przydzieliła te zwierzaki, bo ja bym zrobiła tak, że dałabym każdemu to, co im się podoba. To ja bym na pewno nie była przyjęta do Top Model, już pomijając jakby tam warunki fizyczne czy typ urody, ale ja bym starała się nie wpakowywać innych na minę i pewnie generowałabym jak najmniej dram, więc to mogłoby im się nie spodobać. Chcesz się zamienić? Tak. No okej. Ale jestem w szoku, że tak mili dla siebie są uczestnicy. Ciekawa jestem, jak to się rozwinie. Ciekawa jestem, czy później program wykreuje jakieś dramy, ale na razie jestem pełna podziwu, jak oni odnoszą się do siebie z szacunkiem. To jest dopiero początek, więc jeszcze zobaczymy. Ale też było widać, że w takich słabszych sytuacjach uczestnicy próbują się nawzajem wspierać. Mi zachodził na oczy. Proszę bardzo. Dobra. Mówi, że masz. Mówisz, masz. Nie, puszczasz moją rękę? Tam masz, tam pracujesz, puść moją rękę. O! To jest scena. Jedna z osób, która udziela się na mojej grupie na Facebooku, napisała, że moment, kiedy Michał odciągnął tak rękę wysoko, to był moment niebezpieczny, dlatego że mogło to urwać łapkę patyczakowi, dlatego że one są bardzo, mają bardzo mocny chwyt i jeżeli nie rozluźniły tego chwytu, to jest sytuacja niebezpieczna. Ja w ogóle uważam, że jeżeli te zwierzęta są kładzione na modeli, to powinien ich opiekun je kłaść, żeby im nie zrobić krzywdy po prostu. Co tutaj się odwala? Wiesz co, te ręce opuść. Zdjęcie Weroniki jest bardzo ładne, jest takie posągowe, powiedziałabym. Ona jest niesamowicie fotogeniczną dziewczyną. Trochę mi tutaj brakuje jakiegoś takiego mocniejszego charakteru, jakiegoś takiego mocniejszego spojrzenia, ale też nie wszystkie zdjęcia takie muszą być. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że i ona wygląda ładnie, i to zdjęcie jest estetyczne, ale po co to ta przestrzeń taka wolna? Po co tak dużo tła z boku? Gdyby to była jakaś ulotka reklamująca dany produkt i tutaj po prawej stronie byłoby wklejone, po prawej albo po lewej, bo nie wiem, jak wam się to odwróci, ale w tym wolnym miejscu, gdyby było wklejone zdjęcie jakiegoś produktu i na przykład, nie, minus 50%, to rozumiem, ale jeżeli to mają być zdjęcia portretowe, to dlaczego takie jest kadrowanie? Produkcja TVN-u, zostaw kadrowanie tym fotografom, nie róbcie tego sami, bo psujecie zdjęcia. Okej. O, wow. Nie podoba mi się tło, totalnie mi się nie podoba to tło i wydaje mi się, że można by to zdjęcie ciekawiej przedstawić, natomiast szacun dla, może Weroniki, Wiktorii, przepraszam, że jest tak opanowana. Teraz tak sobie pomyślałam, żeby gdyby coś mi chodziło po twarz, to pewnie miałabym cały czas taką ściśniętą. No, nieźle sobie tutaj poradzili. Coś musi być mocniejszego w nim, bo jakby jest za duże rozmarzenie, jak na to, że... Pusuje z pająkiem. No, zgodzę się tutaj, ten komentarz akurat był moim zdaniem bardzo trafny. Takie trochę bez charakteru jest to zdjęcie. Ciekawa jestem, jak później sobie poradzi Arek, bo na razie do tej pory chyba wszystkie zdjęcia tak wychodzą mu bardzo... Takie miękkie są, takie, że nie są hypnotizing dla mnie za bardzo. Ciebie? Że ty usiadłeś? Tak jesteś. Naprawdę jesteś. Tak. I to jest zarąbiste. I to jest najważniejsze, co tak naprawdę jest istotne w tym zawodzie. Bo potem można być tylko lepszym i lepszym. No ja trzymam... O Jezu, teraz dopiero zobaczyłam, co na nim siedzi. Oh. Aż mnie zmroziło. Widzicie? O, oh, fuck. Naprawdę, aż mi takie ciary przeszły przez to, że teraz będę nagrywać tak na początku, to będziecie mieli takie naprawdę świeże reakcje u mnie.
O matko, aż na to patrzeć nie mogę, ale mam nadzieję, że on przejdzie do finału. Naprawdę jest to jeden z lepszych uczestników moim zdaniem. Rozwijaj się, jakby wiesz, nie możesz spocząć na laurach, tak się wyrażę. Ale masz bardzo duży potencjał i wydaje mi się, że dobrze o to zawalczyć. Bardzo ładne zdjęcie. To mi się podoba, fajny klimat jest, przyciąga uwagę. Nadal jestem przeciwna temu, że tam są te robaki. I według mnie to zdjęcie byłoby ładniejsze. Robaki, Boże, przepraszam, to jest akurat pająk. Ale według mnie to zdjęcie, gdyby nie było tutaj tego pająka, byłoby bardzo ciekawym zdjęciem do włożenia do booka. Gdyby to zdjęcie było w pionie, to mogłoby nawet pójść też na kompozytkę. I wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajne, przyciągające spojrzenie zdjęcie. Dzisiaj kilka osób zaskoczyło nas bardzo pozytywnie. Nagroda może być tylko jedna. Proszę bardzo. Super, bardzo się cieszę. Pierwsza sesja w stylu beauty i udało mi się ją wygrać. No to teraz zobaczmy sesję, w której weźmie Julia. Mam nadzieję, że zrobią jej przepiękne zdjęcia i że pomoże to jej w karierze. Uśmiech. Być twarzą marki jest no super, to jest jakby no pierwsze takie moje doświadczenie, no i naprawdę mega wyróżnienie to jest dla mnie i mam nadzieję, że się sprawdzę. Do tej pory wydaje mi się, że ten make-up chyba nie do końca do Julii pasuje, ale zaraz zobaczymy, jakie będą efekty. I że klient będzie zadowolony. Zaraz jak. No, takie naturalne mega. To musisz tak ustami bardziej. Dlaczego takich zdjęć na przykład nie ma jako zadania w programie Top Model? To było świetne, dlatego że i było trochę zdjęć, na których trzeba pokazać produkt, i było kilka zdjęć, na których ten produkt jest nałożony na twarz. Bardzo fajny taki rozstrzał. Trochę też tutaj Julia tańczyła. Nie udało mi się do końca zobaczyć, czy nie było też jakichś krótkich filmików nagrywanych. To by było świetne! Nie uważacie, że właśnie takie zadania byłyby fajne, że każdy uczestnik ma tę samą linię produktów do pokazania i później pod koniec na przykład jest wybranych 6 zdjęć. I trzeba zobaczyć, jak sobie poradzą w różnych odsłonach. To byłoby świetne. Okej, mamy to! Niestety efektów nie pokazano tutaj podczas tego odcinka. Jeżeli udało Wam się dokopać do tych zdjęć, to zapraszam na moją grupkę. Często ją reklamuję, co? Ale wydaje mi się, że tam jest fajne takie pole do dyskusji, że jeżeli chcielibyście, żebym ja coś omówiła, to możecie tam wklejać linki. No i ja zawsze mogę zrobić jakiś dodatkowy materiał. Kolejne wyzwanie będzie wielką niespodzianką. Jak Ewa Farna. Okej! I takie, o Boże, co się dzieje? No to nareszcie mamy odcinek z Wersów. Ciekawa jestem, co tutaj będą mieli do zrobienia. Szczerze, nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Nie czytałam spoilerów. Ty masz kręcone takie trochę. No tak, tak, ale też blond. Jezu, mówię, ty wyglądasz jak Wersow z ekipy, a ona... Tak, to ja. To ty? No. O matko! Tego się nie spodziewałam. Myślałam, że powiedzą coś o doczepach, bo teraz jest ta afera z firmą, której przedłuża włosy Wersow. Wersow nie ma nic do tego, jakby co. Ona jest po prostu klientką, w sensie reklamuje ten salon, ale mniejsza o to. No to takiego obrotu sprawy tutaj się nie spodziewałam. My z Łukaszem tak po prostu, bez telefonów, bez muzyki, to gramy, śpiewamy, wymyślamy piosenki i tak dalej. Boże, oni nie mają telefonów. Ja tak się domyślałam, że im pewnie zabierają telefony, ale miałam nadzieję, że no, może jednak nie do końca. A co do puszczania muzyki, to właśnie rozmawiałam z moją przyjaciółką na ten temat, że na przykład Love Island nie mają też muzyki w ogóle, dlatego że prawa autorskie. Jak będą puszczać muzykę, coś się akurat wydarzy, jakaś będzie scenka, jakiś konflikt, czy coś takiego wartego pokazania, no to nie będzie można tego puścić w telewizji. Ja bym nie wytrzymała bez telefonu, naprawdę nie wytrzymałabym. Przed Wami zadanie niełatwe. Musicie stworzyć edytorial modowy, mówiąc inaczej sesje. Sesje, które mówią o ważnych tematach, które mówią o hejcie, o ekologii i o ruchu body positive. A nagroda jest świetna, ponieważ nagrodą jest sesja w magazynie Glamour.
Nagroda świetna, co do zadania to mam mieszane uczucia, bo z jednej strony no to nie jest tak, że jak ktoś pracuje jako model, to też musi potrafić zrobić zdjęcie, wystylizować się. Wiecie, my mamy tak, że przychodzimy do pracy i nas tworzą w tej pracy. Z drugiej strony w dobie social mediów też trzeba warto zadbać, Boże, jakim się język plącze, warto jest zadbać o swój wizerunek i warto jest potrafić zrobić ładne zdjęcie. Więc pomimo tego, że uważam, że to nie jest do końca zadanie modelingowe i że to jest trochę nie fair, bo uczestnicy nie powinni być oceniani na podstawie tego, czy dobrze się wystylizują, czy są dobrymi fotografami, uważam, że to jest naprawdę nie w porządku, to z drugiej strony, gdyby tak trochę to naciągnąć, to okej, rozumiem, że taka umiejętność też może się przydać, więc może warto to poćwiczyć, ale to tak trochę naciągam. Mamy dla was mentorów, ze mną trzy cudowne kobiety. Jedna grupa, która będzie zajmowała się tematem body positive, będzie spasowana i sparowana z wokalistką Ewą Farną. Druga grupa zajmie się problemem hejtu. W tej kwestii pomoże wam Verso. To jest dosyć ironiczne w kontekście tego wszystkiego, co teraz się wydarzyło, w kontekście tych wszystkich afer związanych z Wersow, ale z tego, co słyszałam, no to ten odcinek Top Model był nagrywany jeszcze przed tą największą aferą związaną z logo Wersow. Pomijając te wszystkie afery i pomijając to, co Sylwester Wardenga wyciągnął na temat Wersow, to domyślam się, że skoro ona ma tak duży following, to nawet bez żadnych afer na pewno dostawała jakieś niemiłe wiadomości. Mnie również się to zdarza. Wydaje mi się, że każdej osobie, która działa publicznie, która chce coś tworzyć, zdarzają się takie sytuacje, że od czasu do czasu ktoś napisze coś niemiłego. Najbardziej niemiła rzecz, jaką ja przeczytałam na mój temat, to było to, kiedy dostałam komentarz. Ktoś się spytał, gdzie chciałabyś siebie widzieć za 5 czy za 10 lat i ktoś na to odpisał, ja najchętniej widziałbym ją w grobie. No i to było bez żadnej afery, bez niczego kontrowersyjnego, więc domyślam się, że rzeczywiście Wersow akurat w kwestii hejtu może dużo wiedzieć, pomijając te wszystkie afery i pomijając to, że została skrytykowana słusznie. Trzecia grupa, ekologia ogólnie rzecz biorąc, jest ze mną Jagna Niedzielska. Jagna Niedzielska to ceniona i popularna szefowa kuchni, prezenterka telewizyjna oraz jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy idei Zero Waste w Polsce. Ten temat jest o tyle ważny, że prędzej czy później będzie was dotyczył i im szybciej nauczycie się z nim walczyć i na niego po prostu znaleźć rozwiązanie, tym będzie wam lepiej oswoić się z całym tematem popularności czy właśnie działaniami w social mediach. Ciekawa jestem, czy Verso w kontekście tego, co ostatnio widzieliśmy w sieci, jest najlepszą ekspertką ku temu. To znaczy, wiadomo, że ona pewnie z dużą ilością hejtu rzeczywiście się mierzy. I mówię tutaj hejtu, nie krytyki. Rozdzielmy jakby te dwie rzeczy. Natomiast tak, zgodzę się i ja już zauważyłam, że niestety uczestnice programu Top Model już dostają. Naprawdę, już im się obrywa w sieci, a do tej pory ja widziałam, że każdy z nich bardzo mocno się stara i odwala świetną robotę. Od urodzenia chodzę na protezach, więc faktycznie... Od urodzenia, więc faktycznie ten temat niepełnosprawności, oswajania się z własnym ciałem w ogóle no, dotyczy mnie od zawsze. Przecież, no, jak to ciało kiedyś było no, zdecydowanie większe, no to... Ta skóra jakby się... No skóra może tylko zostać usunięta przez skalpel. Nikomu nie mówiłam, ale jestem kobietą transpłciową i myślę, że to też można byłoby fajnie wykorzystać. Przepraszam, i nikt tutaj nie powiedział, że... No nikomu nie mówiłam. No ja rozumiem. Rozumiem, dlaczego nie powiedziała innym. Też prawdopodobnie nie chciałabym takich spraw wywlekać, dlatego że chciałabym być oceniana przez swoje działania, chciałabym być oceniana przez to, kim ja jestem, jak się zachowuję, jak pracuję na sesjach. Rozumiem. Jeżeli to nie wpływa na pracę, no to jakie to ma znaczenie tak naprawdę? Takie oczywiście jest moje zdanie. Nie wiem, jeżeli się nie zgadzacie, to śmiało jakby napiszcie to w komentarzu. Ciekawa jestem, skąd oni wzięli tak dużo tych plastikowych butelek. Czy to było z domu modeli? Bo jeżeli to było z domu modeli, to być może lepszą metodą by było kupić szklane butelki albo kupować takie duże galony wody. Ja na przykład tak robię, że mam taki duży galon wody i jak go wykorzystam, no to później oddaję do takiego specjalnego skupu i wymieniam na nowy. I jakby mam taką kaucję na te galony i oni je po prostu czyszczą i uzupełniają świeżą mineralną wodą. Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Ja właśnie też ostatnio zaczęłam wprowadzać dużo takich zero waste'owych rozwiązań w moim życiu. Nie jest idealnie, ale jest naprawdę lepiej. Teraz też na przykład kupiłam sobie taki kubek do kawy na wynos, więc za każdym razem jak na mieście kupuję kawę, to nie korzystam z jednorazowych kubeczków.
Pomyślcie teraz o pozowaniu, już nie o niczym innym. O, zajebiste. Nie jem mięsa, nie kupuję za dużo, dużo rzeczy mam z drugiej ręki, nie marnuję jedzenia. Jak mam cieciorkę, to potem jeszcze z wody po cieciorki coś zrobię. Szanuję postawę, a patrząc na zdjęcia, to te zdjęcia wydają mi się być takie dosyć nudne. Nie wiem, czy macie podobne wrażenie, ale ja chyba wolałabym zobaczyć reklamę, która pokazuje uśmiechniętych ludzi, którzy korzystają z recyklingu na przykład, którzy korzystają z opakowań wielokrotnego użytku. Do mnie akurat takie reklamy bardziej zdecydowanie przemawiają, więc ja właśnie bardziej bym pokazała jakieś takie bardziej na pozytywnie niż tak na smutno, na poważnie. Wytrzymajcie tak zajebiście. Każdy ma prawo do tego, żeby żyć tak, jak chce. No, ciekawe stylizacje, kolorowo to wyglądało. Muszę wam troszeczkę przebitek pokazać, jak te sesje są robione. Słuchajcie, żeby nie było, że wam nic nie pokazuję, a potem tylko gotowe zdjęcia. I tak sobie pomyślałam, że dziś omówię tylko połowę odcinka. Za dużo będę miała do powiedzenia, bo wiem mniej więcej, na czym będzie polegało główne zadanie. Nie widziałam żadnych spoilerów, ale to będę miała dużo do skomentowania. Nie chcę tych odcinków robić takich długich, męczących dla was. Cię przecież. On jedną nogę będzie trzymał, bo kochani, daj mi na chwilę aparat, bo ja już naprawdę nie wytrzymuję. W sensie, dawaj tutaj. No tak to się dzieje, jak nie ma takiego konkretnego lidera w grupie. Ja uważam, że lepiej jak jest szef. Pomimo tego, że ja często lubię szefować, to jeżeli ja mam lidera, to można rzucić jakiś pomysł, ale ja wolę się poddać komuś, żebyśmy jedną konkretną wizję przekazywali. W sumie to chyba dobrze, że Arek przejął stery, bo tam naprawdę było bardzo chaotycznie w tej grupie. Jesteś z nogami? Jesteś. Pyk. Dziękuję. Mamy zdjęcie. O, i to jest bardzo ciekawe zdjęcie moim zdaniem. Bardzo fajnie to ograli tutaj, jeżeli chodzi o perspektywę. Ja bym to troszeczkę być może... A nie, w sumie kadrowanie też nie jest najgorsze. Jest na pewno lepsze kadrowanie niż te kadrowanie, które są podczas profesjonalnych sesji czasami. Ciekawe, ciekawe. To mi się podoba. Tak, słuchaj, przyjmij też te jakieś inne propozycje, bo to jest słabe moim zdaniem. Tak. Dziewczyny próbowały nam zmienić, a ja powiedziałem stop. Zróbcie, posłuchajcie mnie chociaż raz. No raz mnie posłuchajcie. Na wprost, proszę. No raz. Ej, dziewczyny, na wprost lustro, proszę. Trochę to tak wygląda, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Czyli zmienisz wszystko tak naprawdę w ostatniej chwili, a my mieliśmy tylko godzinę. Po prostu raz mnie posłuchaj. Wow, tylko godzinę mieli, to naprawdę bardzo mało czasu. Słuchajcie i tyle. Mieliśmy dokładne zadanie, mieliśmy dokładny już plan, więc nie rozumiem, po co go zmieniać. Nam tylko zależy, żebyście mieli jak najlepsze zdjęcie, no bo gramy w jednej grupie, no nie? Każdy myślę, że chciał przejąć inicjatywę. Ja nie rozumiem czemu, ja podałem pomysł, jeszcze nie spróbowaliście jednego zdjęcia. Ale mamy to zdjęcie. Nie z góry. Ale ty... No dlatego właśnie wydaje mi się, że najważniejszą sprawą na samym początku jest ustalenie tego, kto będzie szefem. Nie może być tak, że jest 10 szefów i każdy ma inny pomysł, niestety. Opowiadać o takim przesycie, że jest tego wszystkiego tutaj za dużo i że za bardzo zwracamy uwagę na siebie, na swoje błyskotki, a tak naprawdę stoimy na stercie śmieci. Ma to po prostu pokazywać to, że nie patrzymy na to, co się dzieje dookoła na naszej ziemi. To można by było pokazać w ciekawy sposób. To nie jest w ogóle żaden przytyk w stronę uczestników, bo oni mieli tylko godzinę na zorganizowanie tego. Gdyby rzeczywiście leżeli na takim wielkim wysypisku śmieci i na przykład, nie wiem, popijali jakiegoś brudnego szampana z takich bogatych kieliszków, wiecie, żeby pokazać jakiś taki kontrast, że rzeczywiście im się wydaje, że to jest takie cudowne, a tak naprawdę to leżą na stercie gruzu czy czegoś takiego, to rzeczywiście mógłby być fajny pomysł. Natomiast tutaj trochę tych śmieci było za mało. Nie mówię o tym, żeby wyprodukować więcej śmieci, żeby była bardziej rażąca w oczy sesja, ale wydaje mi się, że to powinno być takie większe, żeby to powinno być takie o cholera, jak patrzycie. Nie robi, jeszcze nie robisz, robisz? Prawda? No nie, ja chcę sobie sprawdzić własne moje zdjęcia wcześniejsze, bo my zrobiliśmy... Arek, serio? Zdjęć. Arek! Dobra, Arek, teraz ale bolą mi kolana strasznie, no Arek. Jezu, właśnie dokładnie o tym myślałam, że one biedne tam klęczą. Jezu, jakie to musiało być bolesne w takich ciężkich sytuacjach, w takich ciężkich pozach, to naprawdę ja bardzo doceniałam zawsze, kiedy fotograf szybko robił zdjęcia. Sakra, biedne laski. A bo to nie jest wygodna pozycja na pewno.
Dobra. Dawaj, dawaj, poglądamy w domu. Tragedia. Praca grupowa jest cięższa niż myślałam, naprawdę. No, ja dlatego właśnie tak często wam powtarzałam, że wolałabym, żeby uczestnicy mieli więcej indywidualnych zadań, bo trochę to jest nie fair, że później mają gorszą pozycję, dlatego że ktoś z ich grupy zawalił. Wiecie, o co chodzi, że oni powinni odpowiadać za swoją własną pracę. Wiadomo, że od czasu do czasu jakieś zadanie grupowe spoko, no bo też są sesje w większej ilości osób w pracy. Nie aż tak często, ale oczywiście wiadomo, że są. Natomiast wydaje mi się, że powinno być więcej indywidualnych zadań. No znaczy na pewno się trochę czuję inny, no bo znaczy czuję się od nich głupszy. Głupszy się po prostu czuję, no bo tu widać, że wszyscy ukończyli jakieś studia. No i to jest tak w głowie sobie tam układam, że no oni... Nie przejmuj się, no co ty, jeżeli nie masz potrzeby kończyć studiów, jeżeli to ci się nie przyda, to nie ma w tym nic złego. Ja na chyba trzecim roku albo pod koniec drugiego roku, już nawet nie pamiętam, rzuciłam swoje studia i do tej pory nie żałuję. Widzę, że skończyliście robotę, a my umieramy z ciekawości, żeby zobaczyć efekty waszej pracy. Lecimy, pierwsze zdjęcie. Okej, to teraz zobaczmy, tutaj mamy Zero Waste. Nie widzę za bardzo tych śmieci, na których oni mieli stać. Czekajcie, czy to tak po prostu kadrowanie złapało teraz? Nie. To nie było kadrowanie. Znaczy może po prostu tak przycięli. Zobaczcie, oni mają stopy ucięte wszędzie. Jak my mamy ocenić zdjęcie, skoro nie widać stóp i nie widać tych śmieci, na których oni mieli stać? Poza tym muszę też przyznać, że jest piękne światło i że uczestnicy świetnie się wczuli w role, które zostały im powierzone, ale... No, ja nie widzę tego wszystkiego, o czym oni opowiadali. Oni opowiadali, że mają stać na stercie śmieci, a sterta śmieci została wycięta ze zdjęcia. Zobaczmy, jakie będzie dobra, trzecie. Tutaj już widzę te śmieci, dobra, czyli tutaj przynajmniej nie przycięli. To zdjęcie ostatnio robi na mnie zdecydowanie najmniejsze wrażenie. Nie wywołuje ono we mnie żadnych emocji, niestety. Dobra, tutaj mamy pierwsze zdjęcie. Z tym lustrem, no podoba mi się bardzo. No tutaj z kolei właśnie jest tak, że mój wzrok podąża za tym zdjęciem i zdecydowanie przykuwa moją uwagę. Pierwsze zdjęcie. Drugie zdjęcie. Nie rozumiem przekazu. Totalnie nie rozumiem tutaj przekazu. To miało być body positive. Znaczy, no widać, że dziewczyny chyba dobrze się czują w swoich ciałach. Nie wiem, nie do końca chyba zrozumiałam, że to taki miał być przekaz. Lecimy na trzecie zdjęcie. I tutaj kolejne zdjęcie. Zdjęcie jest spoko, ale totalnie nie przykuwa mojej uwagi. Wydaje mi się, że to pierwsze zdjęcie naprawdę jest mega, a reszta takie fajne fotki po prostu, ale bez jakiegoś wow. Dobra, lecimy dalej. Te zdjęcia wyglądają najmniej edytorialowo. One wyglądają bardzo instagramowo. Teraz się zastanawiam, bo oni mieli zrobić sesję edytorialową, prawda? Więc tutaj światło zupełnie jest... Porównując Zero Waste i tę sesję Stop Hate, to wydaje mi się, że Zero Waste miało bardziej profesjonalne światło i te zdjęcia wyglądały tak bardziej... Nie jak zrobione na Instagrama, ale dobra, zaraz zobaczymy kolejne zdjęcia. Dobra, drugie. Drugie zdjęcie... Też nie wygląda mi na takie zbyt profesjonalne, aczkolwiek jest ciekawe. Wydaje mi się, że kadrowanie można było zrobić ciaśniej, żeby było troszeczkę więcej widać tego, co się dzieje na zdjęciu. Moją uwagę bardziej przykuwa sufit niż to, co się dzieje na głównym planie. Niestety, kadrowanie naprawdę potrafi zepsuć nawet spoko zdjęcie. Trzecie. No powiem wam, że musieli... Okej, i teraz to zdjęcie takie kontrowersyjne. No to ono zdecydowanie najbardziej przyciąga moją uwagę. I to, jak dużo emocji tutaj pokazali uczestnicy, to szapoba. Naprawdę mam niesamowity szacunek do uczestników, że tak dobrze oddali charakter tej sesji. To moim zdaniem by zwyciężył, to ciężko jest mi tutaj powiem wam ocenić, dlatego że według mnie najlepsze sesje to jest Zero Waste i ta Stop Hate. I teraz tak, jeżeli miałabym ocenić pod kątem tego, jak profesjonalnie wyglądają zdjęcia, czy wyglądają tak jakby profesjonalny fotograf robił te zdjęcia, to moim zdaniem pierwsza grupa, czyli ta Zero Waste powinna wygrać. Ale z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że to ostatnie zdjęcie z tej grupy Stop Hate naprawdę porusza. Więc byłabym pomiędzy pierwszą a trzecią grupą. Jestem ciekawa, która sesja wam się najbardziej podobała. No i zobaczmy, co jurorzy sądzą na temat tej sesji. Mam wielką przyjemność i wielki zaszczyt zaprosić na sesję zdjęciową do magazynu Glamour grupę Weroniki.
wydaje mi się, że oni naprawdę zrobili, wykonali bardzo, bardzo dobrą pracę. A jestem ciekawa, co wy sądzicie o tych zdjęciach z Zero Waste, o tych ich dwóch pierwszych zdjęciach, bo ja jestem po prostu urzeczona tym, jak tam światło wyglądało. Zobaczmy teraz jeszcze, czy będą przebitki z sesji zdjęciowej do Glamour. Mam nadzieję i mam nadzieję, że ta sesja do Glamour, że tam pojawią się też zdjęcia indywidualne, nie tylko grupowe. Proszę, 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 niech to nie będą tylko zdjęcia grupowe. Niech uczestnicy będą mieli też zdjęcia, które będą mogli wykorzystać w booku, w portfolio. Nadchodzi długo wyczekiwana chwila relaksu. Dobry wieczór, welcome, welcome. Miłować. O, nie będzie sesji pokazanej do Glamour. Szkoda. Wielka szkoda. No, ale zobaczmy, co Joanna ma do powiedzenia. Mam nadzieję, że będzie dla uczestników pomocą i mam nadzieję, że podzieli się czymś, co może im pomóc. Zwidzieć, mieli się ciężki dzień, nie tylko jeden dzień, to teraz, wiesz, musicie sobie zjeść, żeby się mieli energię na następne tortury, co przed wami są. Ale po co tortury? Dlaczego tortury? Dlaczego wyżywać się na tych biednych modelach? Joanna! No proszę cię. Nawet jeżeli czasami zdarzają się cięższe sesje, to waszym zadaniem tak troszeczkę jest, żeby przeszkolić modeli, tak, żeby praca była dla nich łatwiejsza wręcz. Znaczy ja nie mam nadal takiej pewności. Okay. Do końca nie masz takiej. Nie mam takiej właśnie do końca pewności siebie, ale jak tu przyszedłem do programu, to myślałem, że będzie dużo gorzej, a tu każdy się wspiera, podnoszą na duchu i ja się bardzo z tego cieszę. Ja też jestem inny, taki cichy jestem i tak no, ciężko mi się zmienić po prostu, no bo jesteś, nie da się kim jesteś, nie da się z dnia na dzień zmienić, no i tyle. Pomimo tego, że ja najczęściej krytykuję program Top Model, to chciałam wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, że taka sesja, powiedzmy, ale terapeutyczna, oczywiście wiadomo, że to nie jest sesja terapeutyczna, ale taka rozmowa z Joanną, wydaje mi się, że to jest świetną sprawą. Właśnie ja od początku miałam takie wrażenie, że Joanna miała być w tym programie taką osobą, która będzie wspierać tych modeli, która będzie takim przewodnikiem bardziej, a nie osobą, która będzie wymyślała tortury. No to są jej własne słowa. Wiadomo, że ona nie miała tego na myśli dosłownie, ale wydaje mi się, że ciekawiej by to wyglądało, gdyby uczestnicy dostawali więcej wsparcia, więcej wskazówek, więcej jakiś porad dotyczących tego, jak mogą sprawić, żeby pracować jeszcze lepiej. Bo ogólnie chciałam, żeby oni mnie poznali bez tej pryzmy kobiety transpłciowa, a poznali mi jako Sosi. Nie będę tutaj wam pokazywać wszystkich tych rozmów, no bo to chyba też nie ma sensu i wydaje mi się, że mam nadzieję, że dla uczestników to było coś pozytywnego, to, że się otworzyli, że przełamali jakieś swoje obawy czy jakiś dyskomfort. A ta kolacja jest czymś podchwytliwym? Ze mną? Never! Żebyście mieli dobry czas. Walka o awans do kolejnego odcinka wchodzi w decydującą fazę. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Oprócz tego, żeby pamiętać, że jesteście modelami, musicie pamiętać, że najważniejszym uczuciem na świecie towarzyszącym ludziom jest miłość. I z tym pięknym akcentem zostawię was w dzisiejszym odcinku o tym, jak postrzegają miłość producenci programu Top Model. Dowiemy się już w następnym odcinku, który pojawi się albo jutro, albo pojutrze. Prawdopodobnie pojutrze, dlatego że po takiej dawce różnych emocjonalnych rzeczy, które tutaj komentuję, muszę sobie od czasu do czasu zrobić chociaż taką jednodniową przerwę od programu Top Model. Jestem ciekawa, co wy sądzicie na temat sesji z robakami. Czy uważacie, że robaki są nieistotne i nieważne, czy coś im się stanie, czy nie? Czy też jesteście zaskoczeni tym, że nie było żadnego opiekuna tych robaków? Jestem też ciekawa, co sądzicie na temat takiego mojego dzisiejszego nagrywania tego odcinka, że lecimy na spontanie, że ja reaguję na żywo po prostu, oglądając, że nie powycinałam sobie wcześniej scenek. Mam nadzieję, że to się przyjmie dobrze, dlatego że mi nagrywa się o wiele, wiele szybciej takie odcinki. I jestem zmuszona ten odcinek Top Model obejrzeć tylko 2 razy, a nie 3 razy, bo wyobraźcie sobie, że ja wcześniej wycinałam scenki, to jest pierwsze oglądanie, potem komentowałam te scenki, więc to jest drugie oglądanie, a potem jeszcze musiałam to zmontować. Więc ja po zmontowaniu tego odcinka myślałam sobie, Jezu, jaki to będzie beznadziejny odcinek, o matko. I wiecie, bo to już po prostu takie przemielenie tego całego tematu. No, ale to jest na dziś już wszystko. Podsumowanie jest takie, że moim zdaniem bardzo powinno ograniczyć się wykonywanie sesji zdjęciowych z robakami.
I zastanawiam się, czy Top Model będzie właśnie szło w taką stronę jeszcze większych kontrowersji, jeszcze większego oburzenia widzów, czy może to, że pod każdym prawie ich zdjęciem ludzie są oburzeni. Właśnie, miałam wam coś przeczytać, słuchajcie, prawie bym zapomniała. Chciałam wam przeczytać, co na temat tych robaków i tych zwierzątek wszystkich sądzą osoby, które zajmują się profesjonalnie tego typu zwierzętami. Przytoczę wam wypowiedź specjalisty, ta wypowiedź pojawiła się w serwisie Jastrząb Post. Owady wykorzystywane do sesji mogą powodować reakcje alergiczne. W zapowiedzi widać było ptasznika, brachypelmę, który jest stworzeniem jadowitym. Ciekawie, co? Co prawda jego jad porównuje się do jadu pszczelego, jednak może być on śmiertelny dla osób uczulonych. Zastanawia mnie, czy uczestnicy Top Model byli sprawdzani pod kątem możliwych alergii na tego typu zwierzę. Nie zapominajmy także o parzących włoskach pająka, które mogą powodować silne podrażnienia skóry. Nawet jeżeli uczestnicy byli zbadani, jeżeli mieli, wiecie, cały wywiad przeprowadzony, to wydaje mi się, że ważną sprawą jest pokazać to w programie i pokazać, że oni profesjonalnie podchodzą do tego zadania i sprawdzają stan zdrowia uczestników oraz, że tłumaczą im, z jakim zwierzęciem będą pracować. Dobra, wracając do cytatu. Jeszcze większe zagrożenie stanowią te parzące włoski pająka, jeszcze większe zagrożenie stanowią po przedostaniu się do układu oddechowego, przełyku bądź oka. Branie tych owadów do ust czy nakładanie na twarz jest moim zdaniem zachowaniem skrajnie nieodpowiedzialnym. Owady, pająki i pozostałe stawonogi najlepiej czują się w naturalnym środowisku bądź specjalnie dla nich stworzonym terrarium. Większość mniejszych stworzeń postrzega nas jako ogromne zagrożenie. Dlatego w kontakcie z człowiekiem często uruchamiają strategie obronne. Dla niektórych owadów, na przykład modliszek, jest to zazwyczaj ucieczka. Są one również bardzo delikatne, dlatego możliwość uszkodzenia ich podczas stałego łapania jest stosunkowo wysoka. I z tymi właśnie słowami ja się z wami pożegnam i jestem bardzo rozczarowana tym, że stawia się kontrowersje ponad wszystko w tym programie. Niby nic szokującego, niby już nas do tego przyzwyczaili, ale mam wrażenie, że oni poprzeczkę podnoszą coraz wyżej, wyżej i wyżej. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Jeżeli ten odcinek był dla was interesujący, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku. Życzę miłego dnia. Buziaki, bye bye.